powiedzieć, już tutaj oceny wystawiłem. I to właśnie oznacza ostatnia lekcja, ale mi się szybko wystawiło, więc poczekacie, wszyscy chodzicie sami do domu i na świetlicę, więc dobra. To wszyscy przyjdą po swoje kartkówki, a ja będę mówić, kto ma przychodzić. Dobrze, dzieci, ja tutaj już wzywam kogoś. Dobra. Najpierw wzywam brokat? To jest brokat? Przepraszam. Brokat wzywam najpierw. Wzywam kwiatuszka. Oj, oj, oj. Dobra. Tutaj sobie odłożę. Dobra. Teraz ja magika. Dobra. Teraz chyba Kasia. Megan 2. Akurat cię obróciłam. Tylko za ten kurary. Idę. No kurde, kurary mi zbadają. Złe kurary. Muszę sobie kupić nowe. A komu ty dasz? Loganowi. Teraz serduszko. Skandal! Teraz Roxy. Dzieci, nie uspokójcie się, nie wiem komu dałem. Lisek. Ha! Widziałam, że wszystko dobrze zrobiłem. A nie tak dobrze, ktoś dostał szóstkę minus, ale szóstka normalnie z życia. Wydra. Jeszcze pewnie następna. Luna 3. Czwórka plusik. Wow. Logan. Kala 4. Oj, tylko jednemu Loganowi dałam kartkę. Nie zrobiłam oceny. Logan 2. Byłam dzisiaj na basenie. No i... Ale samego rana? O trzeciej ranem poszłem, a wróciłam do szkoły od razu. Logan 3. A pan nie spojrzał nawet na pismo, a pan wiedział... Dział. A to była ocena! Dobra, nie zwracajcie na uwagi na tego skandala.
Megan? To skandal! Jeszcze bardziej skandal niż serduszko! Skandal! Tylko założę kolory. Mnie się nigdzie nie śpieszy. Kala! Ej, Galio, ej, Galio! Skandal! Wszyscy mówicie skandal, jak dostajecie jakieś trójki, dwójki. No dobra, dobra. Luna. I ten. Dobra. Ja ci nie wstydzę, to sobie na krzyczę. Dobra. Owca. Skandal, skandal, skandal. Dzieci, jak Jezuk powie jeszcze raz skandal, to sobie normalnie jedynka, bo skandal to nie dla mnie słowo, dla moich uszu. Uf. Dla twoich ufków? Ajajaj, jedynka. Marta. Diamencik 2. Widziałam, że lepszą ocenę dostałam. Ha! Oj, diamencik. Dobra. Kolo 2. No w danzo. Maja. A miałam taki ładny look. Serduszko 2. I dla diamełdzik. Teraz. Dobra, dzieci, bo szyk kartkowki mi oddawają. Wysłam to waszym rodzicom i zobaczę, jakie dostaliście oceny za matematykę i jak się uczyliście. No i do widzenia, możecie już do domu. No dobrze, proszę pana. A jeszcze wszyscy, co chodzą na te śpiewy, tańcze, to na razie są odwołane, bo wasza pania glutolozy dostała. Co za glutoloza? Pooglądajcie filmik fajniaków, jak badają glutolozę, to wtedy będziecie wiedzieć. Moja mama będzie dumna ze mnie, no moja też. A moja nie, ale za królową to ja pogadę. Moje Emil będzie zachwycony, że dostałam jedynkę. Matko, jedynkę. A piątki, szóstki, czwórki. A trójki, dwójki, jedynki są najlepsze. Nie, trójki też są najgorsze. Dobra, to dzieci idźcie do domu.
minut później. Ale pusta klasa. Bardzo pusta. A w ogóle co ja tutaj w ogóle jeszcze robię? Już jest za chwilę. Muszę iść już do domu. A oni znowu są na ich obozie. Mamy rację. Szkoda, że nie mamy te tance i śpiewy. A no właśnie, nasz pali chora. A w ogóle chodźmy pooglądać, co to glutoloza. No, przyniosłem komputer jakiś. Ale po co jakiś komputer? Może będzie potrzebny jakiś komputer. Może tutaj poglądamy. No dobra, no muszę komputer jakiś przynieść. A, w domu mamy dużo komputerów. Masz komputer? Mhm. Musimy wejść na swój kanał. Dobra. Ale fajno, masz tapetę, Megan. To twój komputer? Tak, mam tapetę właśnie z tej pustyni. Patrz, diamenci. Kopalna pustynia. No. To musimy wejść tylko na swój kanał. Dobra, weźmy. O. I musimy poszukać glutolozy. Ile tu części glutolozy? Pan nasz powiedział, że oglądajcie drugą glutolozę, bo tam drugiej glutolozy nie mówi, tylko tą trzecią, czwartą, do siódmej chyba. No nie wiem. No dobra, oglądamy.